Jest, Mikał, to jest... To nie jest warsztat RPG, ani WRPG, ani co takiego. Wykorzystuję w sumie naszą platformę po to, żeby nagrać sobie taką prywatę. Ci z was, którzy są tutaj po raz pierwszy, pozwólcie, że wam pokrótce wyjaśnię, czym jest Kawka Wujka i Ko. Po pierwsze, jak pewnie zauważyliście, po tonie mojego głosu jest spokojniejszy niż zazwyczaj. A to dlatego, że po pierwsze nagrywam w nocy. Cała moja rodzina śpi i nie chcę ich obudzić. Sąsiadów też nie chcę obudzić. Ale głównie dlatego, że sama forma tego to jest takie bardziej... Jakbym zaprosił was na kawkę do siebie do domu. Ja jestem wielkim kawoszem. Uwielbiam kawę. I uwielbiam rozmawiać przy kawie. Przy kawie się rozmawia całkowicie inaczej. Szczególnie jeżeli w tle leci jazz, jak mam nadzieję teraz będzie leciał. Ja niestety nie mogę sobie posłuchać jazzu w tej chwili, żeby mi nie robiło przebić na mikrofonie. Ale tak. Bardzo lubię rozmawiać przy kawie. Lubię rozmawiać o wszystkim, nie tylko o RPG-szkach. Ale jednak kawa Wujka i Ko właśnie porusza głównie temat RPG-ów, ale nie tylko. Będę też mówił o swoim życiu, będę mówił o kanale, będę mówił o tym, co się stało dzisiaj, czy wczoraj, czy 10 lat temu, czy kiedy byłem młody. To jest taka typowa prywata, to jest spotkanie, jakiego byście mogli oczekiwać, gdybyście się ze mną spotkali na żywo. I tak jak mówię, trochę wykorzystuję naszą platformę do tego, żeby dotrzeć do kilku osób, których to zainteresuje. Dlatego nagrywam to w nocy, wrzucam to nieregularnie, wrzucam to też w nocy ukradkiem. Nie ogłaszamy tego jakoś szczególnie. I tyle. Ci z was zaś, którzy wracają tutaj po ostatni kawce z Wujkiem i Ko, witajcie w domu. Byliście już tutaj, wiecie, czego się możecie spodziewać i co was tutaj zastanie. Jedyne, co mogę przeprosić za tak długą przerwę, ale nie chcę tego robić na siłę. Próbowałem nagrać chyba już 3 razy Kawkę Wujka i Ko i mimo, że ostatnia mi się nawet podobała, była to robiona na rocznicę kanału, która się jakoś tak zbiegła z moimi urodzinami. Jakoś tak to było. Nie. Z moimi fałszywymi urodzinami się zbiegła. I nagrywałem wtedy ją w kawiarni w Bytomiu. Ale chyba skasowałem ten film. Powiedziałem tam trochę za dużo prywatnych rzeczy o kanale. Powiedziałem tam, bardzo się tam rozwlekałem na temat tego, jak nasz kanał działa i wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, że po prostu takie rzeczy wyjdą z czasem, jeżeli kogoś interesują. Zawsze możecie mnie zapytać, jak to działa, a mogłoby to zostać odebrane trochę w niewłaściwy sposób. Nie tak, jak bym chciał. Więc zróbcie sobie kawę. Podmusicie sobie muzykę. I zapraszam was na kawkę z Wujkiem i Ko. Dzisiaj będziemy... Głównym tematem przewodnim będzie RPG, który... Najsławniejszy RPG na świecie. Nie, wróć, źle to powiedziałem. Trochę to zabrzmiało, jakbym do deka chciał gadać. Najpopularniejszy RPG, który w Polsce nie istnieje. To jest dobry tytuł i chyba takim zostawię. Trochę clickbaitowy, no ale... Więc... Tak. To jest ten RPG. Jak się pewnie domyślacie, ci z was, którzy troszkę przy RPG-ach się obracają, pewnie już się domyślili, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale najpierw kilka słów takiego wstępu. Wstępu po wstępie. Znaczy wstępu do samego tego RPG-a. Mianowicie, ja od ponad pół roku pracuję nad modułem na Foundry,
do Call of Cthulhu. I nad oficjalnym modułem do Foundry. Bo jest tam nieoficjalny i właśnie jego przerabiamy na oficjalny. Ja nadzoruję całą tą pracę. Udało mi się namówić Chaosium, żeby zainwestowało w to pieniądze. I już niedługo powinna być premiera. Czuję się bardzo ekscytuję. Samo to, że będzie oficjalny moduł, to znaczy bardzo dużo dla graczy, bo podczas rozmów udało nam się przekonać Chaosium do udostępnienia troszkę więcej graczom, niż dotychczas mieli. Za darmo. Oprócz tego udało mi się nawiązać współpracę z fantastycznym artystą, który tworzy mapy do Cthulhu. I udostępnił mi mapę do The Haunting. I tutaj, o, tutaj jest pierwszy spoiler. To jest chyba nawet ludzie z Chaosu nie wiedzą. Więc może to się zmienić, jeżeli powiem, oni powiedzą, że nie. Ale nie sądzę. The Haunting będzie pierwszą mapą dostępną, właściwie pierwszą przygodą dostępną do oficjalnego systemu na Foundry. I The Haunting będzie miało mapę, która jest wspaniale ilustrowana. A oprócz tego będzie zupełnie za darmo. Więc będziecie mieli bardzo ładny przesmak tego, co będą oferowały płatne moduły na Foundry do Call of Cthulhu. Ale nie tylko Call of Cthulhu było częścią tego kontraktu, który podpisałem z Chaosium. Jednym z warunków tego, żebym w ogóle dostał Call of Cthulhu, to było, żebym zrobił moduł do RuneQuesta. I tak. I o RuneQuestie właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Na pewno słyszeliście tę nazwę. Dosyć panie, mapa, kartografa, Jezus Maria, porozlewam wszystko, pierdoła. Na pewno słyszeliście o RuneQuestie. W ten czy inny sposób jest to bardzo stary RPG. I dziwi mnie, że nie jest taki popularny w Polsce po prostu. Jest na tej samej mechanice co Call of Cthulhu. Niewiele osób to wie. Znaczy właściwie pewnie wy wiecie, bo zaraz pewnie będzie: oj, Kao, co ty myślisz, że ja nie wiem? No może wiesz. No ja jak z kimś rozmawiam i mówię, może to jest ta sama mechanika, to się ludzie dziwią. Więc tak, to jest ta sama mechanika co Call of Cthulhu. Tylko że cała akcja dzieje się w epoce brązu, w świecie przepełnionym mitami. I ja w sumie też o RuneQuestie nie słyszałem, dopóki nie podjąłem się zrobienia RPG-a. No oczywiście, no człowiek, jasne, że zabiera się za robienie cyfrowej wersji RPG-a, o którym nigdy nie słyszał. Znaczy, ja słyszałem o nim, ale nigdy nie grałem. I to się wcale nie zmieniło, po prostu znalazłem bardzo dobrego programistę, który już grał w RuneQuesta i to za jego sprawą powstaje moduł. Ale dostałem starter set, bo to właśnie, chyba to mogę powiedzieć, to właśnie będzie pierwszy moduł płatny do RuneQuesta, zresztą do Call of Cthulhu też starter set to będzie pierwszy płatny moduł. I RuneQuest dostałem to pudło od jednego z twórców, bo okazuje się, że mieszka tutaj w Berlinie i miałem okazję się spotkać, bardzo się ekscytuję. Jason Dural i fantastyczny facet, naprawdę siedzieliśmy, rozmawialiśmy o RPG-ach, nie tylko o RuneQuestie. Mówiłem go, żeby kupił sobie UFOG-ie. I RuneQuest, i rozmawialiśmy głównie o RuneQuestie, bo potrzebowałem pomocy w kilku sprawach. Chciałem rozwiązać kilka problemów, jakie napotkaliśmy. Ale tak się składało, że miał akurat jedną wolną kopię i dał mi ją, żebym sobie poczytał, bo miałem tylko dostęp do PDF-a. I o Boże, to jest naprawdę coś świetnego za tak niewielkie pieniądze.
Słyszałem już o tym, że ludzie się zachwycają nad tym, jak dużo jest w tym zestawie startowym. No ale zobaczyć to na żywo to jest coś zupełnie innego. I szczególnie teraz, kiedy będzie ten moduł oficjalny na Foundry, nad którym pracujemy i którym się bardzo ekscytuję, w sumie teraz już bardziej niż Call of Cthulhu, a to z tego powodu, że Call of Cthulhu już jest na ukończeniu, teraz zostały tylko takie naprawdę kosmetyczne rzeczy, jak stworzenie map, stworzenie lokacji, przeniesienie kilku pierdół i tak dalej. I Call of Cthulhu już jest na wykończeniu. Co ciekawe, guślarz z Dzicy Magii ze Spiwnicy pracuje nad oprawą graficzną, którą ja później przeniosę na CSS. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie mogę się doczekać, bo jeszcze nie widziałem tego, co stworzył, a wiem, że jest bardzo dobrym designerem, więc ekscytuję się. W każdym razie o tym będziemy się rozmawiać. RuneQuest. Więc co to cholera jest RuneQuest, Iko, i dlaczego ty mi zawracasz głowę kolejnym fantaziakiem? No właśnie, RuneQuest nie do końca jest fantaziakiem. Jest mitologiakiem. Opiera się głównie na mitach i na heroicznych wyczynach. I jest z epoki brązu, więc jest to troszkę inaczej, inne niż te średniowieczne fantazy, do którego przywykliśmy. Jest tu mniej smoków, więcej meduz. Smoki też są. I chciałbym dzisiaj z wami przejrzeć ten starter, pokazać wam, co jest w środku i troszkę porozmawiać o RuneQuestie i tak trochę teoretyzować, dlaczego RuneQuest nie jest w Polsce popularny. Tutaj sobie zostawimy. W ogóle RPGowe piekiełko. Radka, serdecznie pozdrawiam. RPGowe piekiełko ściągnęło ostatnio kilka tych starterów. Nie jestem przez nich w żaden sposób sponsorowany. Ale warto zajrzeć, bo te startery nie są drogie. Nie mam pojęcia, po ile Radek je ma. No ale cena pudełkowa to jest $30. A nie sądzę, żeby Radek w jakikolwiek sposób podbijał sztucznie cenę, więc a wręcz przeciwnie, on zazwyczaj daje takie ceny, że ja się dziwię, że on cokolwiek zarabia. Więc polecam wam sprawdzić u Radka. Okej. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Więc pierwsza rzecz, kości. Takie bardzo zwykłe. Przypominałem, nie bez powodu, przypominałem te kości, które dostajemy do zestawu startowego, z Cthulhu. Nie wiem, gdzie je teraz mam. Musiałbym po nie sięgnąć, ale tak, przypominałem mi bardzo tę kość. Sama firma. Okej, okay, mamy tutaj taką broszurkę informacyjną, co jest w pudełku i czego nie ma w pudełku. Czy tutaj będzie cokolwiek widać? W ogóle mam lepsze światło, więc jak widzicie, nie ma aż takich odbłysków. Mimo, że wszystko jest ładnie oświetlone. Więc polecam światło na gridzie. Na Honeycomb Grid. To jest, są te takie, pewnie nieraz widzieliście już, światło i ma takie przydziałki. I to właśnie daje. Jest duże, rozproszone światło i nie rozlewa się. To znaczy, jak widzicie, jest tylko światło tutaj, gdzie ja chcę to światło, a nie wszędzie. Jest to bardzo przydatne przy prezentacjach wszelkiego rodzaju. Ale o świetle będzie osobny materiał. Kiedyś. Więc przeczytajmy najpierw. Okej, tutaj jest wyjaśnienie, czym jest RPG i co kto robi w RPG. To chyba wiemy. Najpierw trzeba przeczytać książkę pierwszą, Zasady.
która tłumaczy jej zasady. Da. Następnie jest książka druga, World of Gloranta. Gloranta. Żeby przywykłem do czytania tego, nie przywykłem do wymawiania tego. Żeby oswoić się z settingiem. I o, polecam przeczytać tak samo graczom, jak i mistrzom gry. Wszystkie te książki mają około 60 stron, chyba tylko ta z przygodami ma 80. I są cztery książki. Jest trzecia książka, to jest Solo Quest, który można przejść solo. I do nich jest ta postać. Próbowałem, nawet kawałek sobie przeszedłem, ale nie za daleko, bo mi sen nie pozwolił, marudził. Później mamy czwartą książkę, która jest przygodami. Co ciekawe, beta testerem na Foundry jest jeden z autorów tych przygód, właściwie jednej z tych przygód. I znaczy autor jednej z tych przygód, nie jeden z autorów tych przygód, nieważne. I nie wiedziałem, kiedy werbowałem ludzi do beta testowania, on się zgłosił i okazało się, że jest autorem jednej z przygód i to było takie całkiem zabawne, fajne. I wydaje mi się, że jak będziemy dawali jakąś przygodę całą dla nich do przetestowania, to damy jego przygodę. Tak. Co mamy w pudełku? Więc w pudełku mamy cztery książki. Całkiem spore. Znaczy, książki takie są w miękkich okładkach, takie broszurkowate bardziej, ale jednak to są 60-stronicowe książki. Później mamy 14 gotowych do gry tych bohaterów graczy. Strasznie dużo. I ja byłem zdziwiony, po prostu jak wyciągałem z pudełka jeden, drugi, trzeci, czwarty, to cały czas ich było. Dwie puste karty postaci. Można sobie wypełnić jak się chce, albo przekopiować. Bo to jest w sumie, jak się rozłoży, to jest A4. Nie, za 4, to jest więcej. To jest A3. Okej. Od razu zastrzegam, nie znam pełnych zasad. Robić RPG przez 6 miesięcy nie znam zasad. Nie, to nie wpływa na jakość tego. Ja tam jestem od kodowania, a nie od znania zasad. Więc mam jeszcze handouty do użytku przez graczy i przez mistrza gry. Mapę Johnstown 22x17 cali. Strasznie dużo. Johnstown Area, Johnstown samego. Czyli to jest Area, to jest samo Johnstown. Jest mapa Rainbow Mounts. To jest ta mapa. I ona jest dwustronna. Z jednej strony jest dla mistrza gry, jedna dla drugiej nie. I mamy zestaw kości. Więc po pierwsze, to jest jeden z tych handoutów. To jest Strike Rank. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest właśnie powód, dlaczego ja byłem u Jasona i z nim rozmawiałem, bo Strike Ranki są strasznie skomplikowane do odwzorowania online. Mianowicie, to jest coś, czego w Cthulhu nie ma, a polega to na tym, że każda akcja niesie ze sobą jakiś koszt. Więc strajk ręki można odebrać na dwa sposoby. Pierwszy to będzie jako zasób, coś co wydajemy, czyli mamy 12 punktów. Bo cała runda się dzieli na 12 punktów. I więc niektóre rzeczy, jak na przykład przejście jednego metra, przejście 3 metrów, zabiera nam jeden strajk rank. Dodaje nam jeden strike rank, bo to jest tak, jakbyśmy zaczynali od zera i za każdym razem jak coś robimy, to dodajemy sobie do tego zasobu. Więc możemy wydać do 12, możemy wydać więcej, ale to przechodzi na następną turę wtedy, czy rundę walki. I polega to na tym, że im więcej tych punktów dostaniemy, tym później w inicjatywie działamy.
Ma to sens, bo na przykład jeżeli ja wyciągam broń i przechodzę kawałek, to będę później i wtedy chcę zaatakować, tak? Wyciągam, przechodzę, atakuję. To będę atakował później niż ktoś, kto już ma napiętą strzałę i strzela. Więc tak to mniej więcej działa, ale to nie jest wszystko takie proste, bo to też działa w pozycji, w jakiej to wykonaliśmy. Czyli jeżeli wyciągnięcie broni zajmuje mi 5 strike rank, dodaję 5 do mojego strike rank, a przejście komuś 3 metrów zajmuje 1, to on będzie i on chce przejść i zaatakować, a ja tylko wyciągnąć broń. To wtedy on zdąży podejść do mnie i zaatakować mnie, zanim ja wyciągnę i zaatakuję jego. I w ten sposób to jest tak, że oprócz tego, że wydajemy te punkty, te strike ranki, to jeszcze my jesteśmy gdzieś usadowieni. Więc na przykład od razu zacznę od najgorszego tego mechaniki. Ale dobra. Więc tak, jeżeli ja wyciągam sobie przygotowuję sobie broń, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaczynam stąd. A ktoś już ma przygotowaną broń i on chce mnie zaatakować, to będzie po prostu atak, using a weapon, as per weapon. Aha, bo tak, bo każda broń ma jeszcze swój strike rank. Więc tutaj popatrzmy na tą kartę postaci i zobaczmy sobie jej bronię. Pokaż bronię. Więc tutaj mam broadsword i ona ma, i broadsword ma strike rank 7. Więc ktoś, kto by po prostu atakował, ma już wyciągnięty broadsword, ja nie mam nic wyciągnięte. I ta osoba, która atakuje, idzie na 7, bo broadsword ma strike rank 7, a ja muszę wyciągnąć, więc jest 5. Tu już mam dobytą broń, to jest ważne, bo w jego strike ranku, kiedy on mnie zaatakuje, ja mogę parować tą broń. Gdyby jego broń miała strike rank 4, a ja bym dopiero wyciągnął na 5, to on by mógł zaatakować, ja bym nie mógł parować tą broń. Więc na szczęście ja mam wyciągniętą, on mnie zaatakował i ja teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w 10 strike ranku będę jego atakował. Więc on mnie atakuje tutaj, ja wyciągam, on atakuje i ja atakuję. To jest bardzo fajny system, ale jest cholernie trudny do przeniesienia online z wielu powodów, bo tam jest wiele dodatkowych zasad do tego strike ranku. Może to mogą to modyfikować czary. Są czary, które przechodzą na następną turę, bo mają więcej niż 12 strike ranków. Dodają ci do twojej inicjatywy. Są rzeczy jak łuk, gdzie możesz przeładować, zaatakować. Przeładować. Albo zaatakować, przeładować, zaatakować. Czyli jeżeli jesteś tutaj załadowany, masz łuk, to na strike rank 2 strzelasz, puszczasz strzałę, później przeładowywujesz do 10 i później na 12 znowu strzelasz. Jest takie... Więc to są wszystko takie ciekawostki. I jest to bardzo fajny system na oddanie inicjatywy. Jest bardzo uczciwy. Ale nie wszyscy go używają. Bo na przykład są takie sytuacje, gdzie fajnie, mamy strike rank, wszystko super, ale czy ja mogę w tym samym momencie przejść i wyciągnąć broń? No tyle, jaka to jest broń, prawda? Jeżeli to jest kusza, no to muszę ją naładować, więc raczej nie mogę tego zrobić chodząc. Czy ja mogę wyciągnąć dwa sztylety na raz? Czy to kosztuje tylko 5, czy to kosztuje 10? Bo według tego, co jest napisane, to powinienem zapłacić 10 strike rank, żeby wciągnąć dwa sztylety. No ale wiadomo, że nie jest to takie oczywiste, bo mogą te sztylety być... To są sztylety, mogę je wyciągnąć dwa na raz, bo są w tym samym miejscu, prawda? No, takie tam. Czy wyciągając łuk, wyciągam też strzałę do niego? To wszystko zależy od mistrza gry i dlatego strike rank potrafi być naprawdę upierdliwą rzeczą dla mistrzów gry i dla tych, którzy programują to online. Okej, zaraz przejrzymy sobie te książki. Zaraz do nich dojdziemy.
Na razie tą postać. A tutaj są jeszcze te handouty, te nauki, runy. Niestety wszystko tu jest bardzo cienkim papierem. Na bardzo cienkim papierze robione, oprócz map. Mapy są bardzo fajne. Dobra, poczytajmy sobie jeszcze co tam. Runy są bardzo fajną rzeczą. Nie do końca wiem, jak one działają, bo tego się dopiero uczę. Ale runy pozwalają nam rzucać czary, w zależności od tego, jakie pokładamy. Więc... I można być bardziej dostrojonym z jednej strony, albo z drugiej strony. One są przeciwstawne, na przykład tam ogień z wodą i tak dalej, śmierć z życiem. I po prostu te runy, w zależności od tego, na przykład to mamy Beast i Man, one są przeciwstawne. I one, możesz być tylko tyle w jedną, ile ci brakuje z drugiej, czyli na przykład 80-20%, prawda? No i ty też tak rzucasz. Ci z was, którzy ogarniają, którzy będą wiedzieli, to jest po prostu rzut procentowy na każdą umiejętność, czy użycie runy, czy tak dalej. Więc tego jeszcze nie do końca ogarniam, ale sam koncept mi się bardzo podoba. W swoim własnym RPG-u taka ciekawostka, który piszę już od lat. Nie pytajcie. Był zastosowany w bardzo podobny sposób. Okej, ale co my tutaj mamy? Więc tak. Tutaj mamy tą tabelkę, którą znacie z Cthulhu, czyli kiedy wejdą krytyki, 5%, 20%. Wartości i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jest fumble, czyli kiedy jest nieudany rzut, kiedy jest krytyczna porażka. O. I tutaj od 70 dopiero jest na 100. Od 50 jest na ostatnich, nie, od 30 jest na ostatnich 2%, 3%, 4%. Tutaj mamy, jakie runy są do czego. A właśnie, bo jest tak, że run jeszcze można używać, żeby sobie zwiększyć skille, których używamy. I na przykład jest runa ta Darkness i ona jest od wszelkich stealth rzeczy. I możemy tak zrobić, że rzucamy na tą runę. I jeżeli nam się uda, to ta... Im lepiej nam się uda, tym więcej ona jest zwiększona, tym bardziej ona jest zwiększona. Ta umiejętność o tam 20%, 30%, albo nawet 50%. Ale jeżeli nam się nie uda, to dostajemy karę jakąś i ona jest, dopóki nie odpoczniemy. Więc to też jest bardzo fajne. I to mamy te rzeczy, które są opposed. Znaczy naprzeciwko siebie, czyli Beast z Man, tak jak mówiłem. Harmony i Disorder i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli mamy wysoko Disorder, to nie możemy mieć wysoko Harmony, bo to jest tak, że jest 100% pomiędzy nimi podzielone. I tutaj jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest Attunement. Znaczy, jeżeli tak. Jeżeli zdamy normalnie, to dajemy plus 20. Jeżeli zdamy specjalnie, czyli na 20%, to dostajemy plus 30, a jeżeli zdamy na ten krytyczny, czyli na 5%, to dostajemy plus 50 do zdolności, którą będziemy testować. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli robimy runy, to minus 20 do wszystkich rzutów, dopóki gracz, znaczy właśnie Adventure, nie może spędzić całego dnia medytując nad tą runą. O Jezu. Więc to jest dosyć ryzykowne. Oprócz tego mamy tablicę Resistance Table. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam pojęcia, jak to działa. Przepraszam, nie bijcie. Tego mnie jeszcze nie nauczyli.
Ja teraz będę prowadził Rungosta, więc wszystko przede mną. Ale chciałem z wami rozpakować i się pocieszyć tymi wszystkimi rzeczami. Więc tutaj mamy head locations, tak? Są tutaj różne lokacje trafienia. Tutaj mamy co nas... shield, czyli tarcza, jak nas osłania. Co w nas osłania. Tutaj mamy takie common rune magic, czyli podstawowe czary z runów. I tutaj mamy tabelkę, co się stanie, kiedy co się stanie. Nie jestem tego wielkim fanem, od razu mówię. To znaczy, jeżeli ktoś atakuje i paruje, to trzeba się porównać z tabelką. Zależy kto jakie ma wyniki, ale trzeba to porównać z tą tabelką. Więc tak, jeżeli ktoś ma specjalny, jeżeli trafił normalnie, a ktoś sparował też normalnie, to atakujący rzuca normalny damage. To broń, która parowała, dostaje jeden punkt damage'a, a reszta idzie w gracza. I to w tą część ciała, którą trafi. No jest to, trzeba to w sobie się pobawić, na przykład jeżeli failed attack versus failed parry, to jest, obydwa nie trafiają, ale failed attack versus critical parry, to ten, który parował, zadaje pełne obrażenia. A nie, zadaje special damage, czyli to są, o ile się nie mylę, te większe obrażenia. I broń atakującego dostaje tyle obrażeń, czyli tam można też zniszczyć broń czymś. No tak, na poka brązu. Tutaj mamy dodge. Bardzo podobna tabelka, gdzie robimy dodge. Co ważne, dodge i parry określamy przed atakiem przeciwnika. Ok, więc zaraz przejrzyjmy sobie książki. Książki, jak mówiłem, to są takie broszurki. Nie wiem, ile mogę wam z nich pokazać. Zaraz właśnie sobie uświadomiłem, że te książki tworzą mapę z tyłu. Tego nie wiedziałem. Teraz nie jest to jedna z tych map, które miały to być dodane. To jest fajne. To mi się podoba. Mądre wykorzystanie tyłu książki. Więc są to cztery książki, które łącznie tworzą taką dosyć potężną knigę. Jak mówiłem, przygody 80 stron, reszta po 60. Więc mamy 180 plus 80, 360 stron tekstu. Ja tylko tak przez nie przelecę. O! To ma czary, ładne ilustracje. W ogóle Starter zmienił troszkę to, jak wygląda sam RuneQuest, co jest podobno bardzo fajną zmianą. Tak słyszałem od ludzi, którzy RuneQuesta znają. I też słyszałem tak od twórców, bo naciskają na nas, żebyśmy używali fontów i wyglądu z tego RuneQuesta, a nie ze starego. Więc pierwsza książka to jest opis świata. W sumie tak wam pokażę, bo nie będzie, że do kamery nie pokazuję, tylko sobie ogólnie. Jason Nora. Muszę zobaczyć, gdzie jest ta mapa, bo
Była opisana w rzeczach, które tam są. Ładnie to wszystko wygląda. Bardzo kolorowo, bardzo ładnie. Okej, tutaj mamy ten quest celowy, to nie będę spoilerów robił. Całkiem spore na taki quest celowy. No i tutaj mam przygodę. Przygody też czytałem dwie. Wszystkie już są przeniesione na online, tylko trzeba je ładnie posegregować. I tyle. Kalendarz. Więc teraz przejdźmy do postaci. Ja przepraszam was, że to nie jest taka normalna kawkołkio, ale jeżeli chcecie, ja zostawię ten, zostawię, jeżeli unboxing was nie interesuje, to zostawię jakiś tam timestamp. Okej, zobaczmy sobie teraz te mapy. No więc tak, to jest to samo, co tam z tyłu na podręcznikach. To sama mapa. I tutaj mamy same Johnstown. Bardzo ładna jest ta mapa, bardzo mi się podoba. W ogóle bardzo twardy papier. W przeciwieństwie do tych broszurek tutaj. To jest ta mapa Rainbow Mount, czyli jedny zestawu jaskiń, które tam się pojawia. W jednej przygodzie to jest opisane. I teraz mamy zestaw 14 postaci. Każda z nich ma jakieś bonusy, na przykład ta ma jakieś... No, pokażę jedną w sumie tak otwartą, bo to nie ma sensu, żebym każdą pokazywał tak otwartą, ale ona ma zebry. Ta ma elementala, ta ma riding horse, ten nie ma nic. Borok biedny. Ta ma bizona, ten ma kuzyna map, ten ma fire elementala, albo ta, ten, ta ma nic, ta ma Rurik Shadowcat, ta ma riding horse, ta ma sable antelope, ten nie ma nic, swoją złą twarz ma, ten ma płaszcz z wilka. I to ma jakieś przyrządy do tatuowania. I tutaj mamy te dwie puste karty postaci, o których mówiłem. Teraz można wypełnić, pomalować, robić sobie co chcecie. Jak widzicie, jest całkiem sporo materiału. Ok, zrobiliśmy przejrzenie. Więc może mi teraz odpowiecie, może nie, dlaczego RuneQuest nie jest popularny w Polsce? Nasuwają się takie oczywiste stwierdzenia na zasadzie, bo Warhammer, bo D&D, no tak, ale... RuneQuest ma tą samą mechanikę co Zew. Tak? Znaczy Basic RPG. Czyli jest na tym samym silniku tworzone. RuneQuest wydaje się być oryginalny. Nie jest to kolejny fantaziak, w którym wszystko jest średniowiecze i w ogóle. I RuneQuest też. Porusza mitologię, więc wydaje mi się, że to jest taki system bardzo trafiający w polskie gusta. I nie robiłbym tego filmiku,
to nie jest tak, że ja robię moduł na Foundry i naraz chcę wam sprzedać RunQuesta, bo ja i tak nie robię tego modułu na polski rynek. To nie jest w żadnym wypadku coś na polski rynek. Ale po prostu po zapoznaniu się z tym systemem nie potrafię zrozumieć, dlaczego on nie jest popularny w Polsce. Wydaje mi się, że wszystkie tematy, które by były popularne w Polsce, które by chwyciły w Polsce. A ostatnio jak widziałem, że Radek ściągnął te RunQuesty, jedna osoba powiedziała, ucieszyła się na ich widok i powiedziała, że wszędzie na świecie są chwalone te starter sety. No i tak jest. Są bardzo chwalone. Ludzie, którzy pracują ze mną nad modułem, są nimi zachwyceni. I jedna osoba nawet stwierdziła, że to będzie pierwszy starter set, jaki kupi w życiu. Bo mimo, że gra ileś tam lat w RPG, to nikt nie kupił starter setu. I co, porównamy sobie coś, bo ja już nie pamiętam. Ale zrobimy małe porównanie. Chcę, że wybaczycie mi stękanie i jakieś tutaj dziwne odgłosy. Weźmy sobie starter set do Zewu. To jest polski Zew, no to trzeba brać poprawkę. Polskie podręczniki do Zewu są większe niż... Są większe niż angielskie. Czy wiecie o tym, czy nie wiecie, ale są. Więc to jest angielski, a polskie są właśnie takie wyższe. I no to trzeba brać poprawkę. Pewnie angielski zestaw startowy jest taki sam jak ten. Nie wiem jak z grubością. Ale zobaczmy co jest w środku. Shall we? Kości wyciągnąłem już. Co tam w środku mamy? Trzy książki. One mają po 50. Niecałe 50. 60. No i 20. Więc tutaj już mamy malutko. No dobra, nie trzeba było tutaj przedstawiać świata. Wszyscy wiemy, jak wygląda nasz świat. Nie trzeba było przedstawiać świata, światu? Świat. Tutaj mamy właśnie ta książka ze światem jest pominięta, ale wciąż zasady początkowe tutaj to są 20 stron. Tutaj było 60. Samotnie przeciwko płomieniom. Ok, tutaj jest większe. Tu jest 46. 46. Tam było 60 też, więc też jest dłuższa ta przygoda. No i mamy te przygody. Wiadomo, że nie o to chodzi, że przygody muszą być jakieś super długie. No mamy 70, tam mamy 80. Na pewno to jest lepsze wykonanie. Jest o wiele lepszy papier niż tamto, niż RunQuest. I twardsze są okładki tutaj, więc to jest jak najbardziej na plus zestawu startowego do Zewu. Co my jeszcze te mamy? 6 badaczy. To jest w tym pudełku. Puste karty badaczy. I handouty. Nie mam map. Nie mamy. Więc no jest biedniej. Jest o wiele biedniej niż w tym, niż w RunQuestie. Za wyjątkiem podręczników, które są jak najbardziej na plus. No i oczywiście w tym jeszcze były kości, których nie miałem. Chyba, że jeszcze coś pominąłem. Możliwe, że coś przyniosłem na takie pudło z rzeczami dodatkowymi. Tam właśnie trzymam mapy.
I tam trzymam ekrany mistrza gry. No ale ekran mistrza gry był w innym zestawie, zestawie strażnika. To my tutaj mamy. To są handouty. Księga pierwsza, księga druga, księga trzecia. Gotowi do gry badacze. Pięć gotowych do gry postaci. Raz, dwa, cztery. Tak, pięć jest. Cztery czyste karty badaczy, kości do gry. I pomocy dla graczy, czyli ten taki mały, ta mała broszurka z handoutami. Więc, no, to jest mniejsze niż to. No, ciężarem też jest różnica. Więc nie wiem. Zastanawia mnie to, naprawdę mnie to zastanawia, bo wydaje mi się, że RuneQuest potrzebuje kogoś z większych rzeczy, nie ja, czy nie warsztat, czy WRPG. W ogóle zmieniliśmy nazwę na WRPG. Przeszło to bez większego echa, bo jakoś nie robiliśmy z tego wielkiego wow. Mieliśmy plan, żeby zrobić wielkie wow, ale później się okazało, że mam dużo roboty innej i po prostu to zmieniliśmy. Mi się już nie chciało czekać, więc po prostu z partyzanta podmieniałem loga i jest. Jest nowe intro, które jak to nagrywam, to w tym filmie będzie i jest w filmie o Foundry, który nagrałem pierwszym, w którym poznajemy sceny i nie wiem, który film będzie pierwszy. Mam nadzieję, że ten, bo ja to wrzucam kiedy chcę, a nad tamtym panują siły wyższe w formie Agnieszki i Piotra. Bo to oni są odpowiedzialni za to, żeby nasze filmy były w jakimś zorganizowanym czasie. A to ja sobie wrzucam kiedy chcę, bo to robię z partyzanta. Więc chyba ten będzie pierwszy. I tutaj będziecie mieli premierę naszego nowego intro. Powiedzcie, jak się wam podobało. Albo nie będzie to intro. Nie będzie to intro. Nie dam to intro. Będziecie mieli w filmie o Foundry intro. Tutaj to nie jest WRPG, tylko to jest warsztat RPG. No ale co do tej nazwy? Zmieniliśmy nazwę. Nazwa teraz jest WRPG, a nie warsztat RPG. Tam w nowym intro się pojawiają takie lecą napisy o WRPG i wiadomości. Recenzje, podcasty, gry, tak jak to jest jakoś, ale to tylko dałem tak, żeby było, to nie oznacza, że WRPG właśnie to znaczy. Nasze logo jest teraz w kwadracie, jest WRPG. Moim przesłaniem było to, chciałbym, żeby tak było. Ja nie jestem designerem, ale chciałbym, żeby było tak, żeby zerwać trochę z tym samym RPG. Bo w sumie nie tylko tym się zajmujemy, więc chciałem troszkę oderwać nas od tego WRPG, żeby to nie było WRPG, tylko WRPG, żeby to było po prostu WRPG. Tak i tak wizualnie chciałem to trochę rozerwać, żeby coś się cały czas nie kojarzyło tylko z jako WRPG. Był pomysł na podcasty, które by się nazywały w RPG, czyli na przykład nie wiem, żeby nie wyjść tutaj na jakiegoś złego człowieka. Kości w RPG i byśmy gadali cały czas o kościach. W ogóle nagraliśmy jeden odcinek podcastu o D&D, który się nazywa Listen, tylko że jest Listen 10, Listen. I mieliśmy go na listopad 10, no ale mamy na szczęście grudzień 12. I on jeszcze nie wyszedł. A ja pamiętam, że jak mi ktoś powiedział, żeby go wystawić na 10 listopad, to ja powiedziałem, kurde, tyle czasu czekać, nie, zajmę go teraz. I jakoś tak mieliśmy go czekać do 10 listopada, później nikt nie miał czasu, żeby go obrobić. I tak jest. Oczywiście to jest kolejna rzecz, którą stworzyłem z Piwkiem i która leży na dysku. Niestety. Ale mam nadzieję, że już niedługo ruszy się coś z tym.
i go wypuścimy. Znaczy ja już go ściągnąłem na dysk. Teraz próbuję znaleźć jakiś sposób, żeby trochę zwizualizować, kto mówi, bo jednak nie znacie naszych głosów, a nagrywaliśmy bez kamerek i w trzy osoby, więc mogą się wam pomieszać trochę głosy, kto mówi. Więc jeżeli was to interesuje, to za niedługo będzie podcast o D&D. Będziemy mówić... Pierwszy temat to jest, dlaczego D&D nie jest popularny w Polsce. I... tak, wiem. Wiem, jak to brzmi, ale posłuchajcie sobie, tam naprawdę ciekawych rzeczy. Według mnie ciekawe rzeczy poruszamy. No i z bardzo fajnymi osobami. Z Blizem, z którym gram już od kupy czasu już. Półtora roku. I z Piwkiem, którym nagrałem już jedną dłuższą rozmowę i z nim zawsze mi się bardzo dobrze gada. Obydwie osoby są bardzo ogarnięte w D&D, ja nie jestem, ale ja zauważam... jestem dobry w zauważaniu powtarzających się schematów i coś, o czym nie wspomnieliśmy w podcaście, bo jego nagrywaliśmy dosyć dawno temu, jak wspomniałem. Jakoś w październiku myśmy go nagrywali. Jeszcze nie wyszedł. Wyobraźcie sobie, jaką mamy kolejkę do robienia. No więc coś, o czym nie wspomniałem w tym podcaście za bardzo, to coś, co doszło do mnie niedawno, słuchając podcastu Na Dobrych Rzutach. Był Krzysiek z Małej Wsi. Na ostatniej kawce z Wykienka wspominałem o Krzyśku. Jeszcze wtedy to było tak dawno temu, że wtedy to był po prostu youtuber, którego ja oglądałem. Teraz mam... teraz mogę być bardzo szczęśliwy, bo mogę go nazwać swoim kolegą. Poznaliśmy się na żywo. Często ze sobą rozmawiamy, działaliśmy przy tworzeniu, przy promocji Cienia Władcy Demonów. Fantastyczna zbiórka, bardzo mi się podobała. No i dużo ze sobą rozmawiamy, a wcale nie zgadzamy się ze wszystkim, więc całkiem fajna znajomość i cieszę się, że mogę go nazwać kolegą. Już teraz, bo wcześniej byłem tylko fanem. I znowu polecam, zobaczcie sobie jego kanał. Mała wieś, kozactwo. Dobra, ale o czym ja mówiłem? No, zgubiłem tok myśli. Mówiłem o podcaście. I o małej wsi. Zaraz to wytnę. Dobra, już wiem. Przypomniało mi się. Mówiłem o tym, że Dobre Rzuty i Mała Wieś zrobili wspólnie podcast. I właśnie na tym podcaście doszło do mnie, że w Polsce ludzie nie lubią D&D. Oni grają w D&D, bo ono jest popularne. Wiem, może to być bardzo kontrowersyjne, co powiedziałem. Ktoś może się tutaj ze mną nie zgodzić. Szaman, odłóż ten stół, nie bij mnie nim. Ale tak jest. Hej, zaraz, ja przecież nagrywałem ostatnią kawę z wujka i kołek, jeszcze moja narzeczona była dopiero w ciąży. Teraz już się urodziło dziecko, nazywa się Olaf i ma już prawie 7 miesięcy. 6 miesięcy, 6, 7, nie wiem ile ma moje dziecko. 7. Więc... tak. Dlaczego uważam, że w Polsce nie jest popularny D&D? Znaczy, jest popularny D&D, ale dlaczego wydaje mi się, że ludzie nie lubią D&D? Bo oni strasznie narzekają na D&D. Wszyscy strasznie narzekają na D&D. Nie podoba im się to, jak są napisane podręczniki. Nie do końca potrafią... nie do końca odpowiada im sposób, w jaki jest poprowadzona, są napisane kampanie. Nie do końca odpowiada im polityka Wizardsów odnośnie ich podręczników.
czy systemów, czy podejścia politycznego. I ludzie się zarzekają, że lubią D&D, tylko nie lubią właśnie czegoś. I zmieniają to. I już na siłę chcą coś innego. To jest... Może się mylę. Ja nie mówię, że ja jestem wszystko wiedzący, ale... Ludzie sięgają po D&D, a później na nie narzekają. Wiedząc dobrze, jakie D&D będzie. Czy Kurs Ostrad jest kampanią złą? Nie, jest bardzo dobrą kampanią. Oczywiście wiele osób się w tej chwili nie zgodzi i będą mówić, że nie, Kurs Ostrad to dupa, liniowy i tak dalej. No tak, ale wy możecie go poprowadzić jak chcecie. Wy nie musicie przewracać stronę za stroną i prowadzić według podręcznika. Jeżeli chcecie tego, to dostaniecie to, co chcecie, czyli kampanię bardzo liniową, bo będziecie musieli poprowadzić według podręcznika. I to jest znowu tylko moje przemyślenie. Nie bierzcie tego w żaden sposób za jakieś wytyczne czy cokolwiek, bo ja się tą gówno znam, więc ja tylko, tak jak mówię, zauważam schematy. I dużo osób narzeka na zejście do Avernusa. I że to jest locho łażenie i locho tłuk. No tak. Znów tak. Ja podchodząc do tych kampanii nie spodziewam się niczego. Niczego specjalnego. Nie spodziewam się, że to będzie Odyseja. Nie spodziewam się, że bez mojej pracy otworzę ten podręcznik i go poprowadzę. Nie spodziewam się, że to będzie coś więcej niż materiały dla mnie dla stworzenia ciekawej historii. I ja nie lubię D&D. Mogę to powiedzieć otwarcie teraz, przyznać się? Ja nie lubię D&D, nie lubię mechaniki D&D. Ja ogólnie jestem bardzo osobą skupioną na mechanice, co znaczy, że odgrywanie nie ma dla mnie najmniejszego sensu, czy nie lubię odgrywać, wręcz przeciwnie, uwielbiam odgrywać, uwielbiam robić postacie, które są ciekawe, które nie są tylko zlepkiem numerków, ale czymś więcej. Ale lubię mechanikę. I to nie jest, wydaje mi się, czymś złym, że ja lubię mechanikę. Chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że jestem min-maxerem. No nie do końca, ja nawet... No i ja mam z mechaniką D&D tak, że mi się nie chce tego wszystkiego czytać. Po prostu. I tak, może w wielu systemach można mi uznać za min-maxera, ale to dlatego, że ja czytam. Ja czytam wszystko, co jest do przeczytania. Później sobie robię postać, a że, tak jak mówię, no, potrafię szybko wyłapać różne schematy, to często udaje mi się znaleźć takie połączenie postaci, które niszczy rozgrywkę. Znaczy niszczy system. Daje mi jakąś taką przewagę. Oczywiście taką postacią rzadko kiedy gram. Chyba tylko po to, żeby ją przetestować. Na przykład tak było w Neuroshimie. Jak zacząłem grać w Neuroshimę, to grałem w edycji 1. To był pierwszy podręcznik, który kupiłem za swoje własne pieniądze. I stworzyłem wtedy handlarza. I handlarz ma 700 gambli na start. 700 gambli to jest ogrom pieniędzy. Znaczy waluty. To jest naprawdę dużo. Ja kupiłem wtedy samochód. Opancerzyłem go całego, kupiłem sobie bareta, kupiłem sobie pancerz na całe ciało, kupiłem w cholerę amunicji i jeszcze mi zostały gamble. I o to chodzi, że w podręczniku nie jest
nie jest wyszczególnione, na co ja mogę wydać te pieniądze, znaczy te gamble. Mogę je wydać na co chcę. Przez co handlarz w tym momencie staje się najlepszą postacią do wyboru na sam początek. Jeżeli chcemy dużo sprzętu, oczywiście. Nawet można to jeszcze troszkę bardziej przegiąć. Można zrobić handlarza, mieć całego sprzęt, a później go zabić. Inni gracze niech sobie wezmą ten sprzęt. Robimy nową postać, dostajemy od nich sprzęt. Wszyscy są szczęśliwi. Albo zrobić całą drużynę handlarzy. Mamy tu 2100 gambli do wydania. No ale dobra, to już przesadzam. No, poprawili to w wersji 1.5, którą to jest jedyna wersja, którą tu mam. Gdzieś będzie kiedyś na bazarze ta nowsza wersja, znaczy ta starsza wersja, którą kupię, żeby wam pokazać taką. No ale dobra, nie o to mówię. I tak zrobiłem tak też w Ostrzach Mroku, tam też można zrobić mega przegiętą postać. Nie będę wam mówił jak, bo będziecie psuli gry. Zrobiłem tak w sumie w większości gier, które grałem i które przeczytałem od deski do deski. I w Falloutie najnowszym 2D20 zepsułem go w cholerę. Ale to nie znaczy, że nie lubię odgrywać swoich postaci. Uwielbiam odgrywać swoje postacie. Zresztą ci ze mną, którzy grali na przykład w Ostrza w Mroku, mogą to potwierdzić, bo i Ines, i Lucifer, obydwie postacie były bardzo fajne. Przynajmniej mi się bardzo dobrze nie grało i też inni mówili, że mi się też dobrze gra z tymi postaciami, więc uważam, że musieli się dobrze bawić. Ale mechaniki D&D nie lubię. Po prostu jest... Nie chcę mi się jej czytać. Żeby być w niej dobry, żeby ją dobrze zrozumieć, musiałem przeczytać wszystko, co weszło. I mimo, że posiadam wszystkie podręczniki source'owe, to jest tego ogrom. Nie mam kiedy tego przeczytać. Ja ich używam tylko po to, żeby po prostu mieć dostęp do wszystkich rzeczy na D&D Beyond. A dobre buildy zostawiam ludziom z internetu, żeby ładnie je zbudowali. I no jestem taką osobą, która ściąga buildy do D&D z internetu. Z tym, że ja sprawdzam swoje buildy i sobie szukam takie, które mi odpowiadają nie tylko swoją mocą, ale też tym, jak je odgrywać. I zauważyłem, że jedyna rzecz, która mi przeszkadza w cieszeniu się w pełni D&D, to jest mechanika D&D. Dlatego tak się ekscytuje Shadow of the Demon Lord, bo Shadow of the Demon Lord to jest mechanika, którą nauczyłem mojego syna 4-letniego. Nauczy się na niej odejmować, dodawać. Znaczy dodawać, że umiał, odejmować się dopiero uczył. I to jest świetne, to jest naprawdę fajne, bo to jest mechanika, którą ja biorę do stołu i gramy w nią. Moduł na Foundry jest bardzo fajnie zrobiony, ale jest bardzo zautomatyzowany. A jedna zasada jest taka, u mnie przynajmniej. Im więcej automatyzacji, tym więcej rzeczy się zepsuje się. Więc ja teraz prowadzę kampanię Tales of the Demon Lord i gra się dosyć okropnie. Ale to z powodu tego, że dużo rzeczy polega na automatyzacji i przestało działać, albo coś źle zrobiliśmy. Ostatnio było tak, że postacie się zaczęły dublować im życie i w ogóle nie wiedzieliśmy, skąd się to działo. Więc teraz na ostatniej sesji postanowiliśmy, że koniec, wywalamy wszystkie automatyzacje
i będziemy sobie to po prostu liczyć w domku, na głowie, na kalkulatorze, na paluszkach i tyle. I tak będziemy grali, że po prostu będziemy liczyli te ułatwienia, utrudnienia i tyle. Jeżeli nie wiecie, jak Shadow Demon Lord działa, to jest, wrzucamy D20 i jeżeli coś jest łatwiejsze, dodajemy K6. Możemy dodać ich kilka, ale bierzemy tylko najwyższy wynik, albo odejmujemy K6 w ten sam sposób, czyli bierzemy tylko najwyższy wynik i odejmujemy go od rzutu na D20. Modyfikatory atrybutów mamy takie jak bierzemy taki, jaki mamy atrybut i minus 10, czyli jeżeli mam 11, to jest 1, 12, 2. I to dodajemy i rzucamy. I zazwyczaj test musi być powyżej 10, chyba że to jest przeciwstawny, wtedy oczywiście przeciwstawny. I tyle. Więc to jest cała mechanika. Tam mechanika walki jest trochę bardziej skomplikowana, bo to są akcje, które możesz wykorzystać i tak dalej. Ogólnie mechanika Shadow Demon Lord jest bardzo fajna i będę pracował nad tym, żeby przerobić Curse of Strahd na Shadow of the Demon Lord. I tak zrobię. Dobra. Co ja miałem jeszcze wam powiedzieć? Że D&D mi się nie podoba, to już wiecie. Że Warhammera nie lubię, to chyba też wiecie. Nie ukrywam się tym szczególnie. Znaczy, lubię Warhammera. Trzecią edycję. Mam wszystko. Ale... w sumie... Co tam? Znowu sobie wstanę. Wybaczcie mi. Troszkę na hałasy różne. Dziwne jęki, stęki. Ale... Jesteście u mnie na kawie, to pokażę wam. To z czego jestem najbardziej dumny. Nie pokażę wam mojego syna. To jest pełna kolekcja trzeciej edycji Warhammera. A to jest wróg wewnętrzny do trzeciej edycji, który jest najlepszym wrogiem wewnętrznym do wszystkich edycji Warhammera. I tak, dla tych, którzy powiedzą, że to jest zaraz planszówka, patrzcie, ile jest książek. Jest ogrom książek, naprawdę. Bardzo dużo. Ale to jeszcze nic. Co innego wam pokażę. To są wszystkie karty, które znajdą. Się zmęczyłem. Patrz, jaki to jest bajer. To jest na przykład umiejętność. Złapiemy ostrość? Nie złapiemy ostrości. W każdym razie to jest umiejętność i ona ma dwie strony. W zależności od tego, z jakim stensem go używam. I używam i tak dalej. I popatrzcie sobie na to. To są umiejętności, to są lokacje, które możemy wykorzystać na sesji. Każda lokacja ma jakieś zasady specjalne. A to sobie ułatwiamy jakieś testy, a to sobie możemy dodać jakiś, możemy wykonać jakiś test, żeby coś specjalnego zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy więcej różnych akcji, skilli. Tutaj mamy żetony do wycięcia. Żetonów to jest w ogóle jeszcze tam trochę. Tutaj mamy różne mapki, karty postaci. Tam mamy handouty dla graczy. Zobaczcie, jakie to jest wszystko śliczne. A tutaj mamy klasy postaci. Różnego rodzaju. Aha, tutaj jeszcze są takie dodatkowe handouty. To są klasy postaci. A to jest bardzo fajna rzecz.
klasy postaci. A to jest bardzo fajna rzecz. Mianowicie to są zegary z Blades in the Dark, tylko że inne. To jest jeszcze szmata. Wraz z postępem kampanii, na przykład czegoś, to się wypełnia i nasi wrogowie mają większe moce dzięki temu itd., itd. Bardzo fajna rzecz. Super. Ja jaram się trzecią edycją strasznie. Fajnie by było mieć z kim grać. Jak ktoś chce przyjechać do Berlina na weekend pograć w trzecią edycję, zapraszam. Dobra, ale chowamy to. Teraz się możecie poczuć jak naprawdę u mnie na kawie. Bo jakbyście przyjeżdżali do mnie na kawę, to na pewno to wyciągam i wam pokazuję. A dla tych, co krzyczą, że o, planszówka, panie, jak w to można grać? Te trzy podręczniki wystarczą, żeby grać. Nic więcej nie potrzebujecie. No i kości. Nie potrzeba żadnych kart, żadnych innych tokenów, ani niczego takiego. Te trzy podręczniki, Creatures Guide, Game Master Guide i Player's Guide. I gracie sobie. A, rozmawiając jeszcze o D&D. Ogromnie się cieszę, że Genesis będzie w Polsce. Wiadomo, Warhammer 3 edycja to dziadek Genesis. I strasznie się cieszę z tego powodu, że to będzie w Polsce. Nie tylko dlatego, że WRPG jest jako WRPG jesteśmy patronami, ale dlatego, że to jest po prostu zajebista mechanika. I to pod wieloma względami. Ostatnio słyszałem, jak ktoś powiedział, że kości narracyjne. Że kości narracyjne utrudniają narrację. No cóż. Okej. Okej. Nie będzie. Znaczy, żeby oddać mu. Nie, żeby być fair. To on powiedział, że one utrudniają narrację, bo zmuszają cię do wymyślania czegoś. Nie zgadzam się z tym, bo kości narracyjne nie zmuszają cię do wymyślania czegoś, tylko podpowiadają ci, co może się wydarzyć. I to nie jest tak, że one cię zmuszają do czegoś. One po prostu coś dają dodatkowego, ale możesz coś wymyślić swojego. Są takie bardzo standardowe zachowania, znaczy zastosowania ich. Więc, gdzie ja mam? Nie chcę mi się sięgać po to, ale mam na zasłonce mistrza gry, jest bardzo ładnie to wypisane, że kiedy wypadnie orzełek, to robimy to, i tak, i to, i to, i to, ale oczywiście to możesz to sam interpretować, tak? Czyli to nie jest tak, że gracze, że mistrz gry musi coś wymyślać na siłę, bo kości mu tak kazały i to w ogóle się nie klei z tym, z sytuacją, ale gracz wyrzucił orzełka i teraz trzeba coś wymyślić dobrego. No nie, nie jest tak. W żadnym wypadku orzełek możecie po prostu odnowić stres czy fatigue. Orzełek może zrobić miliard innych rzeczy, więc on ma jakieś takie standardowe zastosowania. Dopiero jeżeli mamy pomysł, jak go wykorzystać, wtedy go wykorzystujemy inaczej. Ale dobra, pogadaliśmy o rynkości, pogadaliśmy o trochę o warsztacie, że zmieniliśmy nazwę. Znaczy, nie za dużo, no, ale zmieniliśmy. Pogadaliśmy trochę o tym, że się sam urodził. I pogadaliśmy trochę o Warhammerze trzeciej edycji i
chyba starczy na dzisiaj. Więc jak zawsze, żegnam was serdecznie. Dzięki, że chciało się wam w ogóle posłuchać do gadania, do pierdolenia. Sorry, że tak tutaj zrobiłem sobie taki unboxing tutaj. Jeżeli wam to przeszkadza, to przykro mi. No. Mam nadzieję, że następnym razem będzie mniej unboxing. Napiszcie po prostu, że nie chcecie unboxingów, czy nie chcecie, żebym coś takiego robił. Ale czułem, że o tym chcę porozmawiać dzisiaj i tak jak mówiłem, nie chcę się zmuszać do robienia tych odcinków. Chcę je robić wtedy, kiedy naprawdę mam coś do powiedzenia. Mam nadzieję, że będzie to trochę częściej. Też nie ukrywam, jest to uzależnione od tego, ile czasu będę miał. Strasznie dużo czasu zżera mi w tej chwili robienie tego modułu na Foundry, robienie akcji marketingowych do systemów, robienie filmów, to już nawet nie mówię. I dlatego też tak mało w ogóle robię filmów na WRPG, bo po prostu one są hobby, a praca w grze. Więc zapraszam was serdecznie do kolejnych kawek z Wujkiem i Kao, o ile będą. Nie oczekujcie ich. Nie subskrybujcie kanału tylko po to, żeby dowiedzieć się, kiedy będzie nowa kawa z Wujkiem i Kao, bo może to być pół roku. Tak jak teraz, ile teraz ostatnia była, nie wiem, 8 miesięcy temu, jakoś tak. Więc cieszę się, że wytrzymaliście ze mną do tak późna. Jest teraz trzecia w nocy. I pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja. До услышания.